której za chwilę pójdziemy i złożymy honory, poległy, że mamy tutaj 120 nazwisk żołnierzy poległych i zmarłych na misjach. Od Korei w 1955 roku, gdzie trzech pierwszych polskich żołnierzy zginęło w wypadku lotniczym, po rok 2014 starszego chorążego Rafała Celobudzkiego, który zginął w Afganistanie. To jest nasza ostatnia 120 ofiara na misjach. Ciekawostko, że w tych 120 jest też jeden ratownik medyczny, czyli cywil, tak jak ja, może być pracownik, który pojechał tam na kontrakcie. No nie od dzisiaj wiadomo, że brakuje dobrych ratowników medycznych na misjach. On był na kontrakcie, zginął ze swoim kolegą Marcinem Pastusiakiem w 2011 roku, ale też jest tutaj umiejscowiony, mimo że nie był żołnierzem, solidarnie z naszymi żołnierzami jest czczony, jak równy z nimi. Mamy tutaj troszeczkę niecodzienną uroczystość. Miał być tutaj szef Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, pan generał Woźniak, ale ze względu na to, że z tej chwili dostałem telefon, musiał wyjechać w bardzo pilnej sprawie, dlatego też bardzo prosił, żebym go tutaj troszeczkę zastąpił. Pozwolicie, że odczytam tutaj rozkaz. Rozkaz odczytam. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Zarząd Koła nr 23, Dom Żołnierza, Bielsko-Biała, ulica Broniewskiego. Bielsko-Biała, dnia 10.11.2016 rok. Uchwała nr 2, 2016, kapituły medalu za zasługi Koła nr 23 SKMP ONZ z dnia 10.11.2016 rok. Punkt pierwszy. W sprawie nadania tytułu honorowego i medalu zasłużony dla Koła nr 23 za działalność w Stowarzyszeniu Integrację Środowiska Weteranów Uczestników Misji Poza Granicami Państwa, promowanie obronności oraz kultywowanie chlubnych tradycji oręża polskiego, niżej wymienionym osobom nadajemy tytuł honorowy oraz wyróżniony medalem zasłużony dla Koła nr 23. Podpułkownik Wacław Wójcik. Podpisał przewodniczący kapituły podpułkownik w stanie spoczynku Waldemar Jagiełło, sekretarz starszy chorąży sztabowy rezerwy Piotr Kucharzyk. Spoczynku. Bardzo proszę panie pułkowniku, tutaj pozwoli pan pułkownik, że w imieniu tutaj prezesa... Historyczna chwila, element na skalę światową, kiedy to chorąży odznacza pana pułkownika. Ale niestety pana pułkownika. Pana pułkownika, prezesa naszego stowarzyszenia, niestety musiał nas opuścić. Na zawsze. Odszedł na wieczną wartę. Czy młodzież akurat nie była też na pogrzebie. Także znają pana pułkownika, wiedzą. Legitymacja. Thank you.
do Radzia wspaniałą lekcję historii. Dziękujemy ja bardzo. Zgadza jeszcze się? Sukcesu, bo się. Dyscyplina już jest, wspaniała a zresztą młodzież, będzie dobrze. No, dziękujemy bardzo.